Poranek Radia Tok FM Pan minister Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości. Dzień, dzień dobry, dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wczoraj mówił pan po swojej wizycie rosyjskiej, że protokoły z sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej mają trafić do Polski być może już w sierpniu. Tymczasem kilka godzin później okazało się, że jest już przeciek, co podobno zawiera protokół z sekcji zwłok pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie boi się pan, że jak będą napływały kolejne dokumenty, to za chwilę będą się pojawiały kolejne przecieki. Troszkę inna sytuacja jest z protokołem z oględzin zwłoki z sekcji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przypomnę, że tutaj wydanie ciała nastąpiło już 11 dzień po katastrofie. Wszystkie inne ciała ofiar katastrofy były identyfikowane, były identyfikowane troszeczkę później. Były identyfikowane nie w samym Spoleńsku, jak w przypadku ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale. Nie, ale właśnie w, w Moskwie i wszystkie czynności, które były przeprowadzone z ciałem pana prezydenta, też były bezpośrednio po katastrofie, bo były przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej w Smoleńsku. Uczestniczył w nich polski naczelny prokurator nie, wojskowy, pułkownik Krzysztof Parulski i polski konsul nie, w Rosji. I dlatego te dokumenty trafiły nie, bardzo szybko i yy, yy, wcześniej niż pozostałe. Wiem, że prokuratura je, nie, je przetłumaczyła. No i w związku, tym, w związku z tym mamy te informacje. Pewno jest rzeczą nie najlepszą dla śledztwa, że pojawiają się kolejne informacje i cząstkowe, także dotyczące ewentualnego przetłumaczenia tego protokołu. A to, co dla nas istotne i o co ja zabiegałem, prosząc, wnioskując do ministra Konowałowa o przyspieszenie przekazywania dokumentacji między Polską i rosyjską prokuraturą. Oczywiście mówię o przekazywaniu ze strony rosyjskiej. Właśnie w sposób szczególny zwracam uwagę na protokoły sekcyjne y, z naturalnych względów. Chcemy, y, nikt nie chce sytuacji, w której rodziny będą narażone na y, tego typu wątpliwości. Skąd one się biorą? Kiedy doszło do katastrofy i przewieziono ciała ofiar katastrofy do Moskwy, rodziny oczywiście otrzymały propozycję dokonania identyfikacji zwłok, ale część z tych ciał, co jest naturalne po katastrofie lotniczej, była w bardzo złym stanie. I rodziny musiały podjąć tę najtrudniejszą decyzję w życiu, czy z tej możliwości wyjazdu do Moskwy chcą skorzystać. Jak wiemy, część z tych ciał została zidentyfikowana na podstawie badań genetycznych, bo to była jedyna możliwość. I zgodnie wtedy z procedurami międzynarodowymi ciało wraca w zaplombowanej, w zaplombowanej trumnie. Dlatego te dokumenty są niezwykle istotne i dlatego... Yy, Mam satysfakcję, że uzyskałem publiczną deklarację ze strony ministra Konowałowa, że zaangażuje się osobiście, będzie rozmawiał z pokojatorem generalnym Rosji Jurijem Czajkom o przyspieszeniu przekazywania dokumentów, a że protokoły sekcyjne mają w ciągu najbliższych kilku tygodni, najpóźniej w sierpniu, trafić do Polski. Ostatnie zdanie muszę podkreślić że oczywiście w Rosji jest tak samo jak w Polsce. Minister Sprawiedliwości nie jest prokuratorem generalnym, więc to będzie rozmowa ministra Konołowa z prokuratorem Czajką. Ale oczywiście czuję się w moralnym obowiązku, żeby pomagać w takiej sytuacji. Ale już odpowiedzialność za nadzorowanie nad terminowością realizowania wniosków ciąży na polskiej prokuraturze, żeby tą sytuację monitorować na bieżąco. A pana nie, dziwi, nie dziwią te głosy, że część rodzin domagać się będzie żeby ekshumacje przeprowadzić, ewentualnie kolejne sekcje szczątków, które zostały sprowadzone w tych zamkniętych trumnach. Pytano mnie o prawdopodobieństwo pomyłki. W przypadku badań genetycznych, a muszę powiedzieć, że tą sprawą się szczegółowo zajmowałem jeszcze jako prokurator generalny, którym byłem do 31 marca w związku z ekshumacją i po badaniach już wtedy wiemy z Krzysztofa Olewnika, prawdopodobieństwo pomyłki przy badaniach genetycznych to jest 1 do kilkunastu milionów, czyli w zasadzie ono nie istnieje i bardziej mówimy o pewnych emocjach osób, które straciły swoich bliskich. Ja je szanuję, bo tego typu zdarzenie, tego typu katastrofa w każdym z nas w każdym z nas wywołuje tego typu emocje, a wśród osób, które straciły członków rodzin w sposób szczególny. Ale przekonywałbym do poczekania, do pewnej wstrzemięźliwości. Mamy jednoznaczną deklarację, że te protokoły za chwilę trafią do polskiej prokuratury, i pewno z punktu widzenia samych rodzin by było dobrze nie narażać ich na te niezwykle silne związane z najtrudniejszą decyzją, jaką może podjąć prokurator w toku prowadzonych przez siebie czynności, czyli z decyzją dotyczącą ekshumacji zwłok. Mamy jednoznaczną deklarację, kiedy te materiały trafią do nas i w związku z tym należy oczekiwać, żeby dokładnie tak się stało, jak to zadeklarowano. A tak po ludzku, no co może być, gdyby nawet przeprowadzić ekshumację i ponowną sekcję? No, w przypadku tego protokołu z y, sekcji y, zwłok prezydentów Telecha Kaczyńskiego mówi się o obrażeniach wielo tam poważnych obrażeniach ciała. No wiadomo, że są to skutki następstwa katastrofy lotniczej, więc no tam raczej nie będzie sensacyjnych danych dotyczących Panie, przyczyn śmierci. Panie doktorze, to jest przyczyna, która jest w przypadku katastrof lotniczych. Trudno nie mówić o innej i jeżeli ktoś sobie by zadał trud, porozmawiał z ekspertami, którzy badają przyczyny katastrof lotniczych, to dokładnie ta przyczyna jest pod Oddawana, chyba, że, nie, chyba, że katastrofa ma jakiś niestandardowy przebieg, albo że uda się przynajmniej w części wylądować, i mówimy o trochę innych sytuacjach. Yy, tutaj je, ta przyczyna yy, zakładam, że będzie wpisana we wszystkie protokoły, yy, we wszystkie protokoły yy, sekcyjne. Yy, I dlatego jeszcze raz to powtórzę, chociażby z uwagi na. Yy, te emocje, które towarzyszą ekshumacji, podchodziłbym niezwykle ostrożnie do takiej chęci podejmowania tych czynności. Wiemy, jak niezwykle silne też emocje towarzyszyły tym członkom rodzin, którzy się zdecydowali jechać do Rosji i dokonywać oględzin, identyfikacji zwłok swoich bliskich. Dlatego myślę, że. Ci, którzy mogą tego typu krok rozważać, a którzy nie identyfikowali sami ofiar swoich bliskich, w wielu wypadkach to było szczególnie trudne z uwagi na stan tych zwłok, myślę, że z ich punktu widzenia właśnie i oszczędzenia sobie pewnych, pewnych trudnych emocji z tym związanych, warto jeszcze z tymi wnioskami poczekać. Mówi Pan o y, tym, że prokurator Czajka y, będzie poproszony przez y, ministra Konowałowa o to, żeby jak najszybciej te dokumenty przekazać. E, czy Polska Prokuratura wcześniej nie prosiła o to, a może zbyt y, nieudolnie prosiła? Dlaczego dopiero w sierpniu, czyli już będzie y, y, no ponad 4 miesiące od katastrofy? Y, polska Prokuratura oczywiście składała nie, wnioski w tym zakresie. Pierwszą część realizacji tych wniosków e, otrzymała. Ja pewno no jak e, każdy e, polski obywatel, z uwagi na charakter, skalę, wielkość tej tragedii, oczekujemy jak najszybszej realizacji wniosków, ale musimy pamiętać, że tego typu śledztwa, badanie przyczyn katastrofy lotniczej mają swoją specyfikę i przywołam się tutaj do przykładu, który się wydarzył u nas w Polsce. Dwa i pół roku temu doszło do katastrofy lotniczej wojskowego samolotu Kasa. To śledztwo jeszcze trwa. To jest specyficzne. Specyfika, jak mi tłumaczyli eksperci, śledztw dotyczących badania przyczyn katastrofy. Jeszcze... Ale ja nie mówię, żeby zakończyć. Panie ja mówię, decyzji, żeby proszę. się podzielić dokumentacją. Y jeszcze jedna właśnie rzecz, a dotycząca dokumentacji. My nawet na z najtrudniejszych sytuacji musimy wyciągać wnioski na przyszłość. To, co poza Spawą Smoleńską, bo to był dla mnie moralnie najważniejszy punkt mojej wizyty, ale w wymiarze właśnie ułożenia dobrych relacji polsko-rosyjskich <coughs> i przygotowania i na sytuacje nadzwyczajne... I na współpracę taką bieżącą każdego dnia była dla mnie rozpoczęcie negocjacji dwóch umów międzynarodowych, w tym umowę o współpracy w sprawach karnych, gdzie wpisaliśmy możliwość powoływania wspólnych zespołów śledczych przez prokuratorów polskich i rosyjskich, gdzie wpisaliśmy możliwość realizacji obrotu prawnego między prokuratorami zdecentralizowaną, to znaczy, żeby na przykład wojskowa prokuratura garnizonowa w Warszawie, która prowadzi to śledztwo, okręgowa w Warszawie, mogła bezpośrednio kierować swoje wnioski do prokuratury rejonowej w Smoleńsku i na przykład przesłuchiwać świadków, dajmy na to e, nawigatora z wieży nawigacyjnej lotniska siewiernej e, w Smoleńsku, z wykorzystaniem technik takich jak wideokonferencja. Prokurator jest w Polsce, zadaje pytania, przesłuchując e, świadka, który jest w Smoleńsku. E, ta umowa przygotuje nas na takie sytuacje nadzwyczajne, aby one nigdy już więcej nie wystąpiły w przyszłości. A oznaczenie bym powiedział, jakie druga strona też przywiązywała do tej wizyty, niech poświadczą o tym same, same liczby, same fakty. Wizyta polskiego ministra sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej była Pierwszą odkąd powstała czy pospoita Polska po roku 89 i Federacja Rosyjska w obecnym kształcie. Ostatnia wizyta była ponad 25 lat temu. Ostatnia umowa o współpracy prawnej, która wiąże Polskę i Rosję, jak widzimy, daleko niedoskonała, bo ona była dobra w połowie lat 90., kiedy ją podpisywaliśmy. I bym powiedział, to jest to, co jest niezwykle istotnym faktem, także wynikającym poza samą spawą Smoleńska z tej wizyty. I ostatnia rzecz, porozumienie o decentralizacji obrotu spawach cywilnych. Także, żeby w tych bieżących kontaktach polsko-rosyjskich, biznesowych, można, mógł polski sąd kierować wniosek bezpośrednio do sądu rosyjskiego, a nie tak, jak jest w chwili obecnej, że musi to robić przez organ centralny, czyli przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji, które jest w Moskwie. Mimo, że jest to wniosek na przykład między sądem rejonowym, w Bartoszycach w Polsce, a sądem w Kaliningradzie, który dzieli kilkadziesiąt kilometrów. Panie ministrze, jak zaproszą pana e, przedstawiciele zespołu parlamentarnego do spraw katastrofy smoleńskiej, jak pan poseł Macierewicz napisze do pana i poprosi o spotkanie, żeby powiedział pan wszystko, to pójdzie pan na to spotkanie z tym zespołem, który wczoraj zaczął swoją działalność? E, wie pan, to jest wyjątkowo trudna sytuacja. Ja uważam, że wyjaśnienie przyczyn katastrofy Smoleńsku to bardzo poważny temat. Zgodnie z regulaminem Sejmu zespoły nie parlamentarne no, powstają grupują sposób o Podobnych zainteresowaniach. Ale o jakich zespołach mówimy? Ja nawet wczoraj zapoznałem się z listą, z listą zespołów parlamentarnych i mamy tam takie zespoły jak Parlamentarna Grupa Uśmiechu, Parlamentarny Zespół Promocji Żużla czy Parlamentarny Zespół Ziemi Kociewskiej. Nie wiem, czy to jest dobre narzędzie do tej niezwykle poważnej sprawy. Sejm, e, posłowie, senatorowie mają narzędzia wynikające z regulaminu Sejmu, komisje sejmowe. Przypomnę, na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej był zaproszony prokurator, polski prokurator generalny, który przedstawiał informacje o śledztwie. E, można zaprosić ministra Klicha, jeżeli ktoś chce pytać o funkcjonowanie no do komisji. 36. Ja pytam o ten zespół. E, a zespół nie ma żadnych kompetencji. On może o coś prosić i wnioskować, ale nie ma żadnego formalnego narzędzia, żeby wyegzekwować realizację swojej prośby. Dlatego ja zakładam, że przecież nie, podejrzewam, że wbrew intencjom wnioskodawców może to być odebrane jako taki pomysł nieprzemyślany. Jeszcze jedna rzecz: jeżeli powołujemy taki zespół, to tak naprawdę ci, którzy go powołują, troszkę stawiają w trudnej sytuacji. Polskich prokuratorów, mówiąc, no my chyba nie mamy do końca do was zaufania, dlatego powołujemy na pewno tak dlatego jest. powołujemy zespół. Jeżeli mówimy o tym, że wszyscy czekamy na to ustalenia polskich prokuratorów autonomicznych od rosyjskich prowadzących swoje śledztwo, no, ale to to jest niezwykle. Ale że Rosjanie nie, usta nie udzielają doktorze, Jeszcze informacji. jedna informacja, bo też słyszałem właśnie takie głosy, a czy my możemy zaufać prokuraturze? Przypomnę, od 31 marca ja już nie jestem jako Przedstawiciel rządu prokuratorem generalnym. Jest całkowicie niezależna prokuratura. Kieruje na nią prokurator generalny, którego wybrał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Specjalnie przyjęliśmy taką procedurę, żeby wszystkie środowiska polityczne miały to poczucie, że tworzymy niezależną prokuraturę. To dajmy, tej prokuraturze szanse przeprowadzenia tego śledztwa. My oczywiście patrzmy uważnie, co prokuratura robi, ja też mam swoje oczekiwania, na przykład w zakresie polityki informacyjnej, która powinna być aktywna, bo tam, gdzie nie ma informacji, pojawia się dezinformacja często. Jeżeli dzisiaj czytamy, że wniosek prokuratury do strony amerykańskiej dotyczącej badania, czy nie doszło do jakiegoś zamachu terrorystycznego, jest teraz wykorzystywany, żeby powiedzieć, że prawdopodobno. Jest hipoteza, główna hipoteza. To, by, to bym powiedział: to prokuratura musi przy każdym swoim działaniu myśleć, czy to, co robi, nie zostanie zinterpretowane w opatrzny sposób, a na pewno prokuratura odpowiada za to, żeby jej dokumenty dotyczące śledztwa nie wyciekały na zewnątrz. Bo w jakich okolicznościach? I to będzie oczywiście pytanie do prokuratury. Jej dokument, jej wniosek kierowany do strony amerykańskiej został przekazany. przekazany kazany jednej, jednej z gazet. Prokuratura musi też i to jest jej odpowiedzialność prowadzić to postępowanie tak, żeby nie doprowadzać do dodatkowej dezinformacji. Za to musi informować i to aktywnie opinię publiczną. I mówię to na podstawie swoich doświadczeń. Byłem prokuratorem generalnym. Odpowiadałem za bardzo delikatne postępowania. Pamiętam jak... Podejmowana była w uzgodnieniu z rodziną najtrudniejsza decyzja dotycząca identyfikacji zwłok Krzysztofa Olewnika. Poinformowaliśmy, że jest podjęta taka decyzja, później poinformowaliśmy o ustaleniach, bo opinia publiczna ma prawo być informowana, a nie dezinformowana. Panie ministrze, na koniec bardzo krótko proszę o odpowiedź jeszcze na pytanie, również jako prawnik, co myśleć o. Polityku, który przystępując do badania jakiejś sprawy, nazywa ją już z góry zbrodnią. Myślę o Antoni Macierewiczu. Panie doktorze, słowo zbrodnia jest dokładnie kodeksowo zdefiniowane, i ja naprawdę bym powiedział jeszcze raz: apeluję o wstrzemięźliwość, bo tego typu słowa wywołują po pierwsze wyjątkowo silne emocje jeszcze raz to powtórzę pamiętajmy o rodzinach o rodzinach ofiar a po drugie jak z jednej kiedy mówimy że oczekujemy, sam takie oczekiwania twardo przedstawiałem w stronie Rosyjskiej, o realizacji naszych wniosków o pomoc prawną, a z jej strony wypowiedzi czołowych polityków, na przykład posłów. Z góry sugerują, my niezależnie od tego, co wyjdzie w trakcie wyjaśniania przyczyn katastrofy, uznamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Zbrodnia, czyli świadome działanie, którego efektem jest doprowadzenie do y, zabicia określonej osoby. Naprawdę, słowa trzeba ważyć, bo słowa za sobą niosą określoną treść, a czasami mam wrażenie, że o tym niektórzy zapominają.